pomocnik świętego Mikołaja. Tu chcę Wam powiedzieć, że to jest gruba okładka, fajnie wydana i ona jest taka gruba, taka miękka. Nie wiem, czy wiecie, co mam na myśli, niektóre takie okładki właśnie są. Więc tutaj mamy historię o elfie. Kolejna historia o elfie, no ale jak mamy świętego Mikołaja. Mamy tutaj elfa, który szuka... Bo to elfy mieszkają w takich elfich domach, ale generalnie powinny mieć jakieś takie swoje prawdziwe domy, do których przynależą. I ten nasz tutaj elf nie znalazł jeszcze do tej pory takiego domu, chociaż już w kilku był, ale jakby się nie zaaklimatyzował. Więc trochę tak tutaj o adopcję zahaczają różne elementy. Natomiast właśnie został wysłany do świętego Mikołaja i on niekoniecznie tam chce być. Posłyszał różne historie od swoich kolegów na temat domu świętego Mikołaja, że ten stary zmusza dzieci, elfy, do normalnie pracowania w swoim warsztacie i robienia zabawek i pakowania, że tam wcale nie jest jakoś szczególnie fajnie, ale przychodzi do tego domu świętego Mikołaja i okazuje się, że jest całkiem fajnie, że wszyscy są zadowoleni, że jest ciepło, że jest przyjemnie, ciepło w sensie atmosferę mam na myśli, że wszyscy są uśmiechnięci, że tych zabawek jest cała masa i bardzo chętnie wszyscy pomagają. I tutaj bardzo fajną postacią jest właśnie Mikołaj, który tak się opiekuje tym elfem w takim sensie, że on go tak bardzo dobrze rozumie, te wszystkie jego rozterki. Ten elf czuje się taki niedoceniony i taki zagubiony i taki... No wiecie, no nie znalazł jeszcze do tej pory swojego miejsca i Mikołaj pomaga mu to miejsce znaleźć na tyle bardzo, że bierze go ze sobą na tą jazdę saniami do rozdawania prezentów dzieciom i wyruszają razem, w co nasz elf po prostu nie może uwierzyć w swoje szczęście i bardzo się cieszy, że został tak wyróżniony. I jest nawet taki moment, że jakieś tam zwierzątko w mieście, jak są jakaś tam małpka, kradnie jeden prezent, co by oznaczało, że jakieś dziecko nie dostanie swojej paczki. Więc tutaj elf szybko działa i szybko odbiera paczkę, która została ukradziona i to dziecko, które na nią czeka, oczywiście, że ją dostanie. Tym bardziej Mikołaj się cieszy i jakby i dziecko jest, znaczy w sensie elf jest z siebie dumny, i Mikołaj jest z niego dumny i na końcu okazuje się, że ten elf chce tutaj zostać i że znalazł swój prawdziwy dom. A zostaje pomocnikiem świętego Mikołaja i nawet nam tak mówi na końcu, że a beze mnie to pewnie niektóre dzieci swoich podarków by nie dostały, więc doceniajcie też tych pomocników. To jest też fajnym przesłaniem, bo jednak ktoś te prezenty musi zrobić, zapakować, przygotować, a Mikołaj zbiera cały splendor, nie?